poznaniu.pl. Poznań w minutę. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla większości województw w Polsce. Dotyczy ono również Wielkopolski. Temperatura w dzień może wynosić od 30 nawet do 34 stopni Celsjusza. Co więcej, według przewidywań minimalna temperatura w nocy wyniesie od 18 do 20 stopni Celsjusza. Urzędnicy przypominają, że w upalne dni przy fontannach można się schłodzić, ale pod żadnym pozorem nie można w nich się kąpać. Woda w takich miejscach jest niebadana i nie podlega okresowej kontroli pod względem zanieczyszczeń biologicznych i przydatności do kąpieli. Za wchodzenie do fontanny grozi także mandat. 34-letni Polak, który przyleciał z Irlandii, został zatrzymany podczas kontroli paszportowej na lotnisku w Poznaniu. Okazało się, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za przestępstwa seksualne we Włoszech. Rusza remont wiaduktu na drodze krajowej nr 92 w Swarzędzu. Przebudowa ma potrwać maksymalnie do marca 2025 roku. W tym czasie kierowcy będą mogli korzystać jedynie z północnej jezdni wiaduktu nad ulicą Piaski w Swarzędzu.